Grupa Azoty. Główny partner polskiego narciarstwa. Stefan, nie udało się poprawić wczorajszego rekordu, ale od kwalifikacji te próby chyba wyglądały przyzwoicie. A, takie podobne skoki. Można by jeszcze było poprawić samo przejście, taką od progu do lotu, bo tam trochę mam problemów i jakbym to jeszcze nad tym popracował trochę, żeby tak czyściej po prostu przejść z fazy odbicia do fazy lotu, to jeszcze by było lepiej, bo by tam tej szybkości bym więcej nabrał i łatwiej by było tam na dole odlecieć. Dzisiaj te warunki już nie były tak równe, czy były one bardzo zmienne? Nie, jest cały czas. W kwalifikacjach mieliśmy na początku, że był wiatr pod narty, później już się to zmieniło na tylni i zawody cały czas już wiało z tyłu, także troszkę raz mocniej, raz troszkę mniej, ale myślę, że stabilnie cały czas. Dzisiaj mieliśmy upadek Simona Amana, czy tutaj zespół sprawia jakieś problemy, czy był to błąd Szwajcara po prostu? Nie wiedziałem, że Simon miał upadek, bo nie oglądałem skoków tej pierwszej serii, bo trzeba było się przygotować na drugą. Mam nadzieję, że nic się nie stało i wszystko w porządku, także no jest miękki śnieg tutaj, więc trzeba być do końca skoncentrowanym i uważać przy tym lądowaniu, bo jakieś małe błędy czy przykantowanie narty, no to ciężko później też to wyratować i no po prostu trzeba pilnować się do samego końca. Za nami półmetek tego finału tutaj w Planicy, przed nami jeszcze dwa konkursy, ale chyba przy takiej atmosferze i przy takiej pogodzie się zapomina o całym zmęczeniu po całym sezonie. No i do tego jest adrenalina, także fajnie, no takie przyjemne, przyjemne dni tutaj można spędzić, trochę polatać, także no, jeszcze mamy dwa dni. Dobra, także życzymy dalekich lotów. Dziękuję.